Tunyskiego. Witamy serdecznie na obchodach Dnia Europy. Szanowni Państwo, baczność do hymnu państwowego. Hymnu Unii Europejskiej. Święto związane jest z ustanowieniem Rady Europy. Miało to miejsce 5 maja 1949 roku. Od 1964 roku Rada Europy celebruje ten dzień jako Dzień Europy. 5 maja w Radzie Europy obchodzony jest jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka, Integracji Europejskiej. Jest dniem, w którym co roku świętuje pokój i jedność Europa. Warto także przypomnieć, że Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojną, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszniejszą była II wojna światowa. Warto także przypomnieć, że zmiany handlową odnoszą z niej korzyści, a zatem będą raczej unikać konfliktów. W 1958 utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą, EWG. Na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała 6 krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Od tego czasu udało się utworzyć ogromny, jednolity rynek, który nieustannie się rozwija. Organizacja, która na początku była wyłącznie Unią Gospodarczą, stopniowo obejmowała też różne obszary polityki, od klimatu, ochrony środowiska, zdrowia, stosunków zewnętrznych, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i migracji. Odzwierciedleniem postępów integracji była zmiana nazwy z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską w 1993 roku. Wciągnięcie flagi na maszt. Zapraszamy pana przewodniczącego Rady Powiatu Mirosława Ranowicza, pana starostę Czesława Biłobrana. Panie wicestarosto, także prosimy o dołączenie. Jak Państwo już widzą, flaga Rzeczpospolitej Polskiej już jest zawieszona na maszcie. To zawieszenie, wciągnięcie flagi odbyło się 2 maja, natomiast dziś 5 maja. Ważna chwila dla fotoreporterów. Proszę Państwa, za chwilę flaga zostanie wciągnięta na maszt. Jak Państwo doskonale widzą i wiedzą, na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z 12 złotych gwiazd na błękitnym tle. Gwiazdy symbolizują jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy.
Krąg gwiazd jest symbolem jedności, a ich liczba nie zależy od liczby państw członkowskich.